Przygody małej kropelki. Ponad połowa naszej planety składa się z wody. Rzeki, oceany, strumienie są właśnie tutaj. A głęboko w tym oceanie żyje kropelka. Nie ma to jak w domu. Kropla kocha swój dom. Jest wygodny i piękny. Kropelka kocha swoją matkę, owsianę. Dzień dobry, synku. Jak ci się spało? Spałem dobrze, mamuś. Tylko pan księżyc znowu chrapał. I jego światło świeciło mi prosto w twarz. O! Dobrze wiesz, że on głośno chrapie. Ale cieszę się, że już wstałeś. Pamiętasz? Masz dzisiaj wycieczkę. Kropelka nagle zdał sobie sprawę, że dzisiaj idzie do szkoły. Jego dyrektor, pan Sandworm, wysłał Claudiego, żeby po niego przyszedł i zabrał do niej. Przypomniał sobie historie opowiadane przez jego starszych braci i bał się opuścić swój bezpieczny ocean. Nie, mamuś, nigdy nie opuszczę ciebie ani naszego domu. Och, ale synku. Oceana kochała swojego synka i martwiła się o niego. Dzień dobry, matko oceanu. Och, jesteś smutna? Zastanawiałem się, dlaczego przypływ jest taki niski. Co się stało, matko? To przez krople. Pan Sandworm chce, żeby już chodził do szkoły, ale on... Boi się? Nie martw się, matko. Pamiętam, jak bardzo się bałem pierwszego dnia w szkole. Porozmawiam z nim. Konik morski wyjaśnił mu, jak istotna była jego podróż dla matki natury. Krople takie jak ty tworzą różnicę dla stworzeń takich jak ja i każdej innej żywej istoty na tej planecie. Pomagają nam sprawnie wykonywać nasze obowiązki. Jak? Jak taka mała kropla jak ja stworzy różnicę? To właśnie pan Sandworm chce cię zobaczyć. Chodź, mały mistrzu, co ty na to? Gwarantuję, że pokochasz szkołę. I to sprawi, że twoja mama będzie bardzo szczęśliwa i wiesz, jak bardzo cię kocha. Kropla wciąż bał się opuścić swój dom, ale nie chciał, żeby jego mama była smutna. I zaufał swojemu przyjacielowi, konikowi morskiemu. Z wahaniem zgodził się. Nadszedł dzień, w którym pan Sandworm wezwał najbardziej niewinnego ucznia oceanu. Matka Oceana pożegnała syna. Synku, pierwszy dzień w szkole też nie jest łatwy dla matek. Przyzwyczaiłam się do tego, że przez cały czas jesteś tu. Ale musisz iść, zobaczyć świat. Tylko wtedy poznasz nowych ludzi i znajdziesz tam swoje własne miejsce. Kropla ciężko westchnął. Choć w głębi duszy bał się opuścić dom, przybrał odważną minę i uśmiechnął się do matki. Muszę odebrać te... O, zaraz, to kropelka. Tak jest! To ja! Pan Sandworm obserwował, jak kropla wskoczył na Claudiego i mocno się chwycił. Oceana pomachała synowi na pożegnanie, a Claudii wyruszył. Panie Claudii, czy mógłbyś lecieć trochę wolniej? Nie da się, chłopcze! Po drodze zgarniemy jeszcze innych, a już jesteśmy spóźnieni. Okej. Claudii lądował w różnych miejscach, zbierając innych uczniów. Kiedy wszyscy byli już na pokładzie, Claudii stał się tak ciężki, że ledwo mógł się poruszać. Pan Sandworm wiedział, że musi poprosić Windiego, żeby dmuchnął z pełni sił i przeniósł Claudiego tam, gdzie ma się unosić na wodzie. Wiej do przodu! Co? Chcę ci powiedzieć, że wiatr jest tak silny! Automatycznie zamienia literkę F na F! Gotowy czy nie? Tutaj lądujemy! Claudii zrzucił wszystkie krople na swoich postojach. Niektóre na góry, niektóre na zieloną trawę.
Niektóre spadły na dachy ludzi i stoczyły się do ogromnych wiader. Teraz pozostała tylko mrzawka, a wśród nich była nasza kropelka. Ale zanim Klaudii zdążył skręcić w prawo, by upuścić mrzawkę, został pchnięty przez Dashera. Hej, ty! Ja? Pilnuj się! Jestem tutaj na służbie. O, naprawdę? Właśnie wyszedłem kupić mleko z brzuchem pełnym tych studentów. Uderzyłeś mnie i wiesz o tym. A, to o to ci chodzi? Jak śmiesz! Znowu! Czy moglibyście być bardziej ostrożni? Aha, posłuchaj swoich uczniów. Uważaj na mnie. Jak śmiesz! Przez ich argumenty, wszystkie grzmoty i błyskawice, kropla spadła z Klaudiego. Nie! Co? Gdzie ja jestem? Jesteś ranny? Kim jesteś? Ja jestem wróżką jałowych ziem. Czego? Kropla wylądował w królestwie suchych ziem. Ziemia tutaj była popękana w wielu miejscach, a jej powierzchnia była blada i wysuszona. O, nie bój się, mała kropelko. Zgubiłeś się? Tak. Ale co tu się stało? O, cóż, czekamy na studentów, takich jak ty, by przyszli tu pracować. Widzisz tę ziemię? Minęły lata, odkąd nawet mrzawka odwiedziła ten kawałek ziemi. Co? Czyli tak się dzieje z ziemią, gdy jej nie odwiedzamy? Och, no oczywiście! Odgrywacie najważniejszą rolę na tej planecie. Jeśli nie opuścisz oceanu i nie wyjdziesz, to stanie się z całą naszą planetą. Pod waszą nieobecność staram się jak najlepiej pielęgnować tę ziemię. O nie! Widzisz, im więcej drzew ścinają, tym trudniej jest kroplom takim jak ty opuścić ocean i podróżować po świecie. Drzewa przyciągają chmury oraz deszcze. Kropla był wzruszony, przyglądając się ziemi. Wiesz, droga wróżko, kocham matkę Oceanę, ale cieszę się, że poszedłem do szkoły, bo zrozumiałem, jak ważna jest moja rola. Gdybym nie wyszedł z bezpiecznego domu, nigdy nie wiedziałbym, co tak naprawdę dzieje się na świecie. To prawda. Nauczyłeś się najważniejszej lekcji, zanim dotarłeś do właściwego miejsca. Chciałeś dowiedzieć się, co tak naprawdę robią krople na świecie. Rozejrzyj się. Nie ma roślinności, roślin, ani ludzkiego życia. Dlaczego nikt tu nie zagląda? Odkrywcy podjęli decyzję, że będą odwiedzać to królestwo tylko raz w roku, ponieważ nie ma zbyt wielu zrzutów, które chcą tu przybyć. A przez ostatnie lata ziemia ta pozostała nietknięta. Wróżka wyjaśniła, że odkrywcy wysłali małą mrzawkę zrzutów, które były zdeterminowane, by odwiedzić tego rodzaju królestwa. Zatem postanowione. Będę kroplą odkrywcą. Naprawdę? Jesteś pewien? Och, oczywiście. Pozostałe krople mogą trafić do reszty Zielonego Świata, ale ja wraz z moją mrzawką odwiedzę królestwa takie jak wróżki jałowych ziem i wsiąknę. Droga wróżko, czy mogłabyś odesłać mnie z powrotem nad ocean? Wróżka machnęła różdżką i z obietnicą powrotu kropelka przemieścił się z suchej krainy z powrotem do swojej matki Oceany. Podzielił się swoim pomysłem z matką, a matka Oceana była przeszczęśliwa, gdy usłyszała, że jej syn chce zostać zrzutem odkrywców. Och, jestem z ciebie taka dumna, moja kropelko. Potrzebujemy więcej takich odważnych zrzutów, by ocalić naszą planetę. Kropelka udał się do pana Sandeworm, który pozwolił mu zostać przyjętym do batalionu zrzutów odkrywców. Kropla nigdy nie płakał przed opuszczeniem oceanu. Wiedział, że ma ważną pracę, polegającą na mrzawce nad suchymi ziemiami. Wiedział też, że zawsze wróci do domu, gdzie czeka na niego mama. Kropelka szybko zrozumiał znaczenie szkoły oraz naturalnego cyklu Matki Natury. Obiecał, że dalej będzie wypełniał swój obowiązek i przynosił szczęście wszystkim, których spotka.